Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku w takiej oto stylowej koszulce. Zapraszam wszystkich na vlog Duży i Mały Świat, a to tak przy okazji. Idziemy teraz z Mateuszem, jest ze mną. Idziemy coś zjeść, małpa będzie. No i tyle, chodźcie z nami. Idziemy sobie wpierw zjeść coś na szybko. Bo zanim tam dojedziemy, zanim nas zaproszą, to czas. Wszedłem tutaj jeszcze na dół do takiej knajpy, bo nasz wyjście to jest dopiero organizowane. Tam Marcin coś woła, małpa woła, my wołamy, chcemy ich wspólnie zorganizować. Pewnie tak naprawdę jedzenie zacznie się gdzieś za 2 godziny, a ja głodny jestem, także coś na szybko jeszcze teraz tu pod blokiem. Coca-Cola. Mamy Coca-Colę. Tak się prezentuje. Tak więc zaczynam od takiej porcji pierogów, którą już znacie z poprzednich filmów. Zaraz dorzucę sobie jeszcze coś ostrego i sos sojowy. To jest moje i Mateuszowe tutaj ryż z takim samym wywarem do popicia. A ja mam te pierogi w wywarze. To jest właśnie coś ostrego. Także już po starterze. Czekamy, zamawiamy taksówkę. Jesteśmy pod blokiem. Taksówka nasza już przyjechała, także wsiadamy i jedziemy w nieznane. Słuchajcie, nie chce mi się nawet tam podchodzić. Grill jak grill. Może później Mateusz z małpą wybierają jedzenie. Słuchajcie, takie żarcie nam wjechały, jakieś muszle, orzeszki, zielenina, chyba coś jeszcze przynoszą. O, tutaj mam jakieś tofu i te boczek. No i jeszcze takie sprawy nam wjechały. Nie bardzo jest tu jak nagrywać, bo jest ciemno, no i to jest pewna powtarzalność. No więc tym epizodem zakończymy grilla. Ale zostańcie z nami, film się jeszcze nie kończy. Godzina jakoś 11 wieczór, impreza tutaj na ulicznych grilli trwa w najlepsze. My jedziemy do domu, bo ja dzisiaj przyjechałem, zmęczony jestem, a jutro znowu w nocy mam wylot. Po drugiej stronie taki podobny grill, także jest tego trochę tutaj. Słuchajcie, dzień kolejny. Idziemy do Małpowej. Jakieś raki dzisiaj robi. I takie coś tam niesiemy w gości, jako w gości. Ja dzisiaj na krótko, bo jadę, dzisiaj lecę do tego, do Wietnamu. Także na spokojnie taki tego. Dzień się nic nie działo, pakuję się, pranie porobiłem. Teraz wieczorem jedziemy te raki, muszę jeszcze do bankomatu podjechać, wizę wydrukować, takie tam sprawy, nie? No to tyle. Pogoda dopisuje, teraz nagrywam, nie używam krawatówki, tylko tego wpinanego takiego do telefonu, muszę telefon trzymać. No tyle, przyzwyczajam się powoli do takiej sprawy. No jak mówię, żyję wyjazdem póki co. Czekajcie na filmy z Wietnamu. No tyle. Już prawie jesteśmy u celu, tak więc zostańcie z nami.
takie klimatyczne uliczki, coraz mniej takich w Chinach, tutaj jeszcze są. Wchodzi nam taka fajna kość z wywarem i z kukurydzą. Tutaj mamy raki. Zaraz będą smażone. Smażone tutaj. No, także mamy raki w dużej ilości. Są drogie, są w Chinach. Nie powiem wam, ile te kosztowały. Własnej roboty oczywiście, ale sam produkt raki też nie jest tani. Słuchajcie, jadę na lotnisko, jest korek, przed tunelem coś się stało w tunelu. Mam dużo czasu w zapasie, ale tak czy inaczej, jak to się nie ruszy, to nie zdążę. Siedzę w taksówce cały czas, zobaczymy jak to wyjdzie. No ponoć tam jeszcze 200 metrów do tunelu i nie widzimy co się stało w tunelu. No najgorsze to jest właśnie, że tam się mogło wszystko poblokować. Ja mam jeszcze spokojnie 3 godziny, mamy gdzieś jazdy pół godziny do lotniska, nie więcej. A ja mam 3 godziny tak, żeby dojechać, nie? Także spokojnie, ale jak się nie ruszy, to będzie tragedia. Znaczy, to nie polecę. Mamy godzinę 3 w nocy, jestem na lotnisku w Kantonie. Zaraz wsiadam na samolot. Lecimy do Sajgonu. No i będę tam za 3 godziny, jakoś 3 godziny lotu. Mamy zmianę czasu, godzinę cofamy, także wylatuję 3:30, ląduję 5:30, a de facto lecę 3 godziny. No i tyle, czekajcie na następne relacje. Doleciałem do Sajgonu, jesteśmy przed lotniskiem, zaraz taksówka, jadę do hotelu i zaczynamy relację. Ale to już chyba w następnym odcinku, tak więc lajkujcie, subskrybujcie, dzwoneczek, komentujcie i zapraszam.